Witamy Państwa serdecznie w naszej klinice Centrum Medycyny Naturalnej Berta Rogus w Przeźmierowie na ulicy Rynkowej 140. I zapraszamy Was do zwiedzenia naszej kliniki. Pokażemy Wam, jakie wykonujemy tutaj zabiegi, jakie terapie i będzie to na pewno bardzo fascynująca podróż w medycynę naturalną. Więc zapraszamy. Mamy przyjemność gościć telewizję holistyczną, która do nas zawitała, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Chcemy opowiedzieć Wam, jak to wszystko się zaczęło. Ale może przedstawmy. Ja się nazywam Berta Rogus, a to jest mój mąż Marcin Rogus. Dzień dobry. I razem prowadzimy to cudowne centrum, w którym można powiedzieć, że robimy cuda. Ale cuda, w których oczywiście pacjenci muszą też dużo dać od siebie. Czyli tak naprawdę Ty też musisz zmienić swoje myślenie na temat swojego zdrowia, jedzenia, funkcjonowania, spania itd., itd., ale o tym oczywiście opowiemy. Powiemy może Wam, jak to wszystko się zaczęło. Był to pewien przypadek. Tak naprawdę ponad 20 lat temu przydarzyło nam się pewne nieszczęście w wyniku teoretycznie prostej procedury stomatologicznej. Moja żona doznała bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Było to tak poważne, że istniało zagrożenie nawet życia. Doszło do obrzęku całej twarzy, doszło do obrzęku mózgu. Medycyna nie dawała sobie z tym kompletnie rady. No i lekarze tak naprawdę kazali nam tylko czekać. Natomiast dowiedzieliśmy się od jednego z lekarzy, który praktykował w Niemczech, że spotkał się kiedyś z takim podobnym przypadkiem i bardzo pomogły pijawki lekarskie. No wtedy postanowiłem działać. Znalazłem adres do gabinetu z pijawkami i jak najszybciej tam dojechaliśmy. No i efekty były niesamowite. Tak naprawdę zaraz po pierwszym, drugim, trzecim zabiegu wszystko zaczęło się naprawiać. Żona czuła, że jest znacznie lepiej, przestało boleć, zaczął się zmniejszać obrzęk. I sami lekarze, którzy też w tym czasie jeszcze nadzorowali terapię żony, byli w szoku. Co się dzieje, co Pani stosuje, że te efekty są takie szybkie? Także tak się to wszystko zaczęło i tak naprawdę nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. Więc życie nas do tego zmusiło, czym się zajmujemy teraz. Tak naprawdę zajmujemy się medycyną naturalną. Medycyną naturalną, która wiąże ze sobą różne terapie. I tak naprawdę jak Ty trafisz do nas, zapraszamy Ciebie na pewno na badanie, które daje nam informację, jak Cię dalej poprowadzić. Badanie wykonuje mój mąż i tak naprawdę potrzebujemy 2,5 godziny czasu spędzenia tego czasu z Tobą. On robi diagnozę, no można powiedzieć, że diagnostykę. Tak, jest to diagnostyka, ale generalnie to wszystko, co chcemy rozpocząć jako pierwszy element terapii, to jest sprawdzenie, jak działa Twój organizm. Jeżeli występuje choroba, zaburzenie, nie patrząc na jej nazwę i sposób działania, przede wszystkim chcemy rozpoznać, co w środowisku organizmu działa nieprawidłowo. No i sprawdzamy. Obecność patogenów, pasożytniczych, wirusowych, bakteryjnych i tak dalej. No bo one mogą bardzo dużo determinować. No tak naprawdę co tworzy choroby? Choroby tworzy brak odporności, przede wszystkim wirusy, bakterie, pasożyty. I żeby się tych czynników patogennych pozbyć, to musimy znaleźć te czynniki, które najbardziej trują Twój organizm i je wyeliminować. I to jest proste. Wiele osób mówi, no ale jak to jest możliwe? Jak to urządzenie działa? Bardzo ważną rzeczą w tej strategii, jakby w naszej filozofii terapii, jest zrozumienie człowieka holistycznie, tak? Czyli od początku do końca, z całym środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Wszystko ma duże znaczenie. I ogromne ma znaczenie, to jest temat, na którym bardzo intensywnie pracujemy w wielu terapiach, to jest ta równowaga biologiczna wewnętrzna, nazywana powszechnie w biologii, w medycynie mikrobionem. Połowa człowieka, albo nawet ponad, to jego bakterie, które tworzą nie tylko mechanizm trawienia, ale system immunologiczny, gospodarkę hormonalną, neuroprzekaźniki. Dlatego są tak bardzo istotne elementy mikrobiomu dla ogólnego naszego zdrowia, dla chorób autoimmunologicznych, dla chorób metabolicznych, dla wszystkich stanów zapalnych. I to jest obszar, w który warto naprawdę inwestować, bo przynosi to niesamowite, bardzo dobre rezultaty w terapiach. I tak naprawdę my to dość mocno pielęgnujemy i wzmacniamy tą Twoją odporność. Jeśli znajdziemy te patogeny,
czyli te bakterie, wirusy, pasożyty, które najbardziej trują Twój organizm, dobieramy Ci indywidualną terapię, czyli do każdego pacjenta podchodzimy bardzo indywidualnie, czyli Ty przychodzisz do mnie i masz indywidualną terapię, czyli terapię celowaną. Bardzo istotne i bardzo ważne dla nas są jelita, od których zawsze zaczynamy. Czyli tak naprawdę oczyszczamy Twoje jelita i później Twoje narządy. Oczywiście przy terapii biorezonansowej jest też sprzęt, który wypożyczasz sobie do domu. Tak, może powiem dwa słowa na temat tego, jak wygląda ta nasza diagnostyka. Jest to metoda przede wszystkim inwazyjna. Tutaj nie pobieramy żadnej krwi, nie nacinamy żadnej skóry. Wszystko dzieje się przy pomocy rozmowy, wywiadu takiego holistycznego, czyli sprawdzenia tych parametrów życia, objawów, historii choroby i tak dalej, bo to wszystko też daje bardzo konkretne, wymierne informacje. A potem pracują już urządzenia biorezonansowe, które są w stanie zebrać z organizmu nieinwazyjnie, poprzez elektrody trzymane w dłoni, poprzez słuchawki założone na uszach, wysyłając pewne sygnały, konkretne częstotliwości, dowiadujemy się strasznie dużo rzeczy. Czy nie masz wirusów, bakterii, pasożytów w jelitach, czy nie masz obciążenia metalami ciężkimi, jak działają Twoje poszczególne organy, wątroba, śledziona, trzustka, układ pokarmowy, wchłanialność, mikrobiom jelitowy, funkcje płuc, nawet działanie oczu i tak dalej. Tych parametrów, których zbieramy w czasie testu, jest kilkaset. Ale dzięki tej ogromnej wiedzy widzimy, które punkty organizmu działają nieprawidłowo, jakich witamin Ci brakuje, jakich minerałów, a być może jelita Twoje nie wchłaniają, nawet jeżeli je przyjmujesz i odżywiasz się w miarę racjonalnie, ale robimy taką dość precyzyjną mapę zaburzeń ustroju. I potem w terapii próbujemy to wszystko ładnie wyrównać. Dlatego, że zdrowie to równowaga, homeostaza. Wystarczy przywrócić pewne elementy równowagi, podnieść na przykład mikrobiom jelitowy, uzupełnić pewne minerały, usunąć pewne pasożytnicze obciążenia, dostarczyć pewnych związków, popracować być może troszeczkę fizycznie w postaci ćwiczeń, dobrać dobrze skonfigurowaną dietę, żeby ona była czysto organiczna i Twoje ciało zacznie się samoistnie regenerować, naprawiać i wychodzić z problemów zdrowotnych. To jest tak, że ludzie nie wierzą w możliwości swojego organizmu i często swoje ciała traktują jak śmietniki. Zawsze powtarzam, szanuj swoje ciało i traktuj je jak świątynię. To jest bardzo dobre zdanie, dlatego że wiara w swój organizm to nie jest coś w rodzaju wiary w cuda, tylko popatrzmy na oczywiste fakty. Nasz organizm to wspaniała maszyna biologiczna, która potrafi się świetnie naprawiać i samoistnie regenerować. Mamy 5 takich bardzo mocnych mechanizmów, które powodują, że nasze ciało ciągle się odbudowuje. Są takie znane powszechnie fakty, że na przykład nasza skóra ciągle powstaje nowa i łuszczy się i ciągle się regeneruje. Dlatego skóra dość ładnie potrafi się szybko po skaleczeniu, po stłuczeniu, po zdarciu naprawić i za chwileczkę jest praktycznie znowu nowa. To samo dzieje się w tkankach wewnętrznych. Nasza śluzówka w układzie pokarmowym w ciągu kilku dni odrasta. Dlatego w sumie łatwo jest pozbyć się różnego rodzaju nadżerek i tak dalej, jeżeli tylko potrafimy zadbać o ten mechanizm regeneracji. Przykłady, których nie da się odrzucić, to są na przykład takie. Do przeszczepu rodzinnego można pobrać fragment wątroby. I ta wątroba nam w 100% odrośnie. To jest jedyny, organ, który odrasta w naszym organizmie. Inne organy robią to podobnie, chociaż w mniejszym wymiarze i tak dalej. Kolejnym złotym argumentem jest to, jest ciało kobiety, które potrafi z małej komóreczki, z zygoty stworzyć nowego człowieka. Więc jak słyszymy czasami często od pacjentów, od lekarzy, którzy im to mówią, że Twoje ciało nie może, że nie da rady, że trzeba zrobić operację, że trzeba podać mnóstwo leków, bo on nie może tego organizm zrobić, to my kategorycznie krzyczymy, mówimy nie, Twoje ciało może naprawić, zregenerować, odbudować, ponieważ ma system wspaniałego DNA, czyli instrukcji obsługi całego ciała w formie zdrowotnej. Ma niesamowity mikrobiom, który współpracuje z nami, podnosi walory, na przykład odporności. Mamy komórki macierzyste, które pełnią funkcję regeneracyjną. Wszystko, co się zepsuje, komórka macierzysta zamienia się na nową tkankę, odbudowuje ją jak
jako ta nowa cegiełka. Mamy niesamowity mechanizm angiogenezy, czyli działania układu naczyniowego, który potrafi się odbudowywać. Jak zedrzemy skórę, to naczynka krwionośne powstaną tam od nowa. A z drugiej strony mechanizm angiogenezy może zamknąć ukrwienie na przykład nowotworu i go tak naprawdę udusić. To wszystko jest w nas w środku. Odpowiednia czystość organizmu, dostarczenie prawidłowych pokarmów spowoduje, że te mechanizmy są bardzo silne i potrafią uleczyć tak naprawdę mnóstwo zaburzeń i chorób. I tak naprawdę to jest takie miejsce, do którego trafiasz i w tym miejscu robisz większość zabiegów. Czyli my mamy urządzenia, z których korzystasz, dobieramy Ci terapię, kupujesz w naszym sklepie zioła, suplementy, czyli można powiedzieć, że wszystko w jednym miejscu. Prowadzimy Ciebie od początku do końca. Od tej diagnostyki po poszczególne etapy terapii nie musisz nigdzie dodatkowo iść, coś dokupywać, coś badać, ponieważ zabezpieczamy ten proces terapeutyczny od diagnozy poprzez sukcesywne wykonywanie dalszych procedur. Tak naprawdę, jeśli jesteś z daleka, możesz przyjechać do nas na turnus i przyjeżdżają ludzie, którzy wykonują sobie taką terapię, są 5-6 dni i cały czas korzystają z zabiegów, śpią obok w motelu, więc jest też taka możliwość. Tak. Zakres terapii, które używamy w klinice, jest bardzo szeroki. Tu możemy wymienić wiele różnego rodzaju procedur. Może tak pokrótce opowiemy takie podstawowe rodzaje zabiegów, jakie wykonujemy. Znaczy najważniejsze jest to badanie. Czyli tak naprawdę, jeśli nie wiesz, od czego zacząć, przychodzisz na badanie. To badanie trwa 2,5 godziny i sprawdza obciążenie wirusów, pasożytów, patogenów, niedobory, obciążenia metalami ciężkimi. Ty na podstawie tego badania dobierasz zioła, suplementację i układasz terapię. Czyli tak naprawdę ty jesteś prowadzony za rękę. Rozmawiamy także o sposobie odżywiania, o bardzo często aspektach psychosomatycznych, które też są niezwykle istotne w terapiach. I rozmawiamy oczywiście o sposobie odżywiania plus bardzo często pewien aspekt ruchu fizycznego, aktywności. Tak naprawdę takich 5 filarów naszego zdrowia decyduje o tym, że terapia postępuje najczęściej w dość ładnym, fajnym tempie. No tak, no i tak naprawdę no, dobieramy to wszystko i pacjenci robią zabiegi, no i czekamy na efekty. Tak. Te terapie są trudne, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że my pacjentów namawiamy, uświadamiamy ich bardzo często, że praca w tych wszystkich 5 obszarach jest bardzo istotna. Wymaga często zmiany stylu życia, no bo jeżeli mówimy, musisz przestać odżywiać się w ten sposób, no to budzi to często. To emocje i może być dla wielu osób trudne. Jeżeli mówimy komuś, musi zacząć się ruszać, podjąć jakąś aktywność fizyczną, na przykład w chorobach układu krążenia, no to też jest to zmiana stylu życia i wymusza pewne działania. Zrobienie zabiegów czy przyjęcie suplementów jest najczęściej najmniejszym problemem w całej tej terapii. Ale bardzo często no, to nasze spotkanie jest pewną rewolucją w rozumieniu choroby. No i pacjent na przykład cukrzycowy, przyzwyczajony do tego, że on bierze tabletkę na układ krążenia, na poziom cukru, na metabolizm, na poziom wody w organizmie, nagle dostaje od nas taką refleksję, musisz to wszystko zmienić. No tak, no bo ludzie chcą prostych rozwiązań, tak? Nie chcą nic od siebie dać, czyli chcą przyjąć tabletkę i chcą mieć efekt. Ale niestety to jest bezskuteczne. Tak, ale u nas wygląda to trochę inaczej. Ale może jeszcze opowiedzmy o tym, jakie mamy zabiegi. Jakie mamy urządzenia w klinice, więc nie wiem, czy mi się uda wszystko wymienić, czy zapamiętam. Zacznijmy od hydrokolonoterapii. No tak, no mamy hydrokolonoterapię. Co to jest hydrokolonoterapia? To jest nic innego jak nawodnienie, oczyszczenie twojego jelita grubego. Jelita grubego, nie jelita cienkiego, bo wiele osób myśli, że też jelito cienkie oczyszczamy. Jelito grube ma od 1,5 do 2 metrów. Wykonuje się od 3 do 6, czasami 10 zabiegów. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie są twoje jelita. I tak naprawdę na pierwszym zabiegu możemy bardzo dużo powiedzieć o tym, jaka jest konsystencja kału, ile wody wchodzi, czy twoje jelita są przesuszone. Czyli to jest informacja dla nas dość, można część powiedzieć. Część osób boi się tego zabiegu. Zresztą w internecie można przeczytać różne takie
kontrowersyjne dla nas informacje, natomiast my ciągle podkreślamy, mając też ogromne wieloletnie doświadczenie z tym zabiegiem, on nigdy nikomu nie zaszkodzi. Wlewamy do jelita grubego naturalnym otworem fizjologicznym, ciepłą, przefiltrowaną wodę. Woda nigdy człowiekowi nie zaszkodzi, tam nie ma żadnego negatywnego ciśnienia, które by mogło w tym jelicie wywołać jakiś efekt i oczyszczamy ten organ. Ale najwięcej to się boją o bakteria. Tak. Więc, ale to mi się chce najbardziej z tego śmiać. On nie boi się przyjąć antybiotyku, nie boi się przyjąć, nie wiem, jakichkolwiek leków, ale boi się hydrokolonoterapii, bo mu bakterie zabiją. Tak. To jest po prostu hit. Tak naprawdę o tej wodzie, o tych bakteriach opowiedzmy, tak? Że ta woda nie wypłukuje tych bakterii, bo woda to jest coś, bez czego my nie możemy żyć. I zawsze powtarzam, że jak pijesz wodę, czy się wyjaławiasz, tak? Bo możesz wypić nie wiadomo ile wody, możesz potrzymać tą wodę w ustach, no i się nic nie dzieje. Tak naprawdę ten zabieg hydrokolonterapii ma na celu usunięcie z kanału jelita grubego różnego rodzaju niekorzystnych resztek pokarmowych, a bardzo też często tak zwanych złogów i kamieni kałowych. To są czasami wieloletnie fragmenty kału, które przybierają do ściany jelita grubego, a dlatego, że mamy nieprawidłową dietę, niskobłonnikową, tworzą się z tego takie strupy wręcz, które to jelito bardzo ograniczają w działalności. I to jest właśnie usuwane w tym zabiegu. Także ten zabieg jest bardzo prozdrowotny. Zresztą on ma wielotysięczną, wieloletnią tradycję. Robiono te zabiegi już w starożytności. Są freski egipskie, są zapiski w starożytnych Chinach, jak te jelita były przez ludzi. No były jakieś specjalne robione te worki bodajże z żołądków zwierzęcych. Tak. Ale no, tego nie jestem zawsze dokładnie pewna. Ludziom, a dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy naprawdę bardzo zanieczyszczone środowisko, bardzo złą jakość żywności, mnóstwo chemicznych dodatków do pokarmów, to nasze jelita wyglądają źle i to każdy lekarz zajmujący się układem pokarmowym, gastrolog potwierdzi, że kondycja ludzkich jelit jest bardzo, bardzo Ale zła. Zauważ, że więcej do nas trafia od kilku lat osób młodych, które mają problemy właśnie z układem pokarmowym. I to jest, no można powiedzieć, z roku na rok coraz więcej tych osób. Coraz więcej. Ale mówimy o hydrokolonterapii, dlatego że to jest taki zabieg, powiedziałbym, sztandarowy, ponieważ w zależności od tego, na co cierpi człowiek, jaką ma chorobę, to bardzo często wymaga ona interwencji w jelitach. Właśnie po to, żeby oczyścić kanał jelitowy, pobudzić działanie mikrobiomu, a czasami wpłynąć też na inne obszary, które korespondują z pracą jelita grubego. To może być układ nerwowy, to może być układ mięśniowy, to może być sfera cała odporności. Tak. Ale często się pytają ludzie, czy oni po takim zabiegu to będą cały dzień biegać do toalety. Więc tak naprawdę, mój drogi widzu, na pewno po takim zabiegu będziesz się czuł rewelacyjnie. To, co mogę powiedzieć ci, będziesz się czuł lekko, czysto w środku i na pewno będziesz się czuł szybciej najedzony. Czyli twoje jelita będą lepiej pracować i nie będzie tak, że ty po zabiegu będziesz non-stop biegał do toalety. To jest tak, że ten zabieg jest bardzo komfortowy. Masz do dyspozycji swoją toaletę. W tej toalecie są majteczki, są kapcie. Tam się przebierasz, przychodzisz sobie do sterylnego gabinetu, kładziesz się na łóżku. Podczas tych wlewów do jelit jest wykonywany masaż, więc tak naprawdę wiele pacjentów też widzi, co schodzi, tak, z swoich jelit. Więc jest to zabieg bardzo, bardzo przyjemny, więc cię serdecznie zapraszamy. Okej. Okej. Kolejny zabieg to na przykład pijawki lekarskie. Jesteśmy kliniką w Polsce, która stawia... No tak naprawdę od pijawek się to wszystko zaczęło, bo pijawki to jest moja miłość. Pijawki sobie stawiam raz w miesiącu. Bez pijawek w ogóle mogę powiedzieć, że nie funkcjonuje. Jestem zakochana w tych zwierzątkach. No i gdybyśmy mieli powiedzieć, dlaczego pijawki lekarskie są taką fantastyczną terapią, to można by tutaj strasznie dużo rzeczy opowiadać. Natomiast fakty biologiczne są następujące. Pijawka to pierścienica, czyli taki robaczek, który na pewno znacie, przynajmniej z filmów. Pijawka gryzie zwierzęta, ssaki, w tym także człowieka i w pierwszej fazie tego gryzienia uruchamia swoje gruczoły ślinowe, wpuszczając nam do krwiobiegu właśnie swoją ślinę, która jest czymś niesamowitym, bowiem zawiera ponad 160 bioaktywnych związków chemicznych i to jest cały kompot zdrowia, w którym znajdziemy naturalnie, biologicznie czyste i aktywne takie struktury jak antybiotyki naturalne, związki rozrzedzające krew,
Czyli tak zwaną hirudynę. Hirudyna przede wszystkim, znajdują się tam naturalne czynniki przeciwzapalne, znajdują się tam związki, one się nazywają specjalistycznie wdeiny i inne, które wpływają właśnie na te stany zapalne. Znajdziemy w hirudozwiązkach także takie substancje jak neuroprzekaźniki. Dzięki temu osoby, które są na przykład znerwicowane, które są w depresji, czują się znacznie lepiej po terapii pijawkowej. I tak możemy wymieniać mnóstwo niesamowitych substancji. Zabieg może powiedzmy o tym, jak wygląda zabieg, że tak naprawdę zabieg nie trwa długo. Przychodzisz do nas, robimy wywiad z tobą, jeśli się zakwalifikujesz na ten zabieg, przykładamy pijawki. Ja bardzo lubię dużo pijawek przykładać, dlatego że ten zabieg wtedy jest skuteczny. Bo niektórzy przychodzą, proszę panią, jak poproszę jedną pijawkę. Ja mówię, jak jedną? Ważysz, chłopie, 90 kilo i chcesz jedną pijawkę? Od razu przykładamy 6 do 7 pijawek i wtedy terapia jest skuteczna. Pijawki. I tak naprawdę ten zabieg trwa 15-20 minut. Po zabiegu ściągamy pijawki. Pijawki są jednorazowe, czyli tak naprawdę nie dostajesz pijawek po kimś, tylko pijawki są jednorazowe i tak naprawdę po tym, jak one są przyłożone na twoim ciele, później są utylizowane. To jest tak zwana ich ostatnia wieczerza. No, pijawki, tak możemy powiedzieć. I robimy opatrunek i tak naprawdę wychodzisz do domu. Pijawki, terapia pijawkowa podlega bardzo rygorystycznym procedurom. Kontroluje to sanepid, kontroluje to urząd wojewódzki. W ogóle ile trzeba mieć dokumentów, tak, żeby w ogóle zajmować się tym uczciwie. Bezpieczeństwo jest bezdyskusyjne. To wszystko jest sprawdzone. Pijawki są z hodowli, są utylizowane, więc tutaj nie ma takiego ryzyka, że ktoś dostaje pijawkę po kimś i może mieć obawę co do tego, czy się czymś nie zarazi, nie zainfekuje. Ale może opowiedzmy o stopie cukrzycowej. Tak, no bo układ krążenia to przecież newralgiczny układ naszego ciała i łączy się on bezpośrednio z chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca. No, jednym z podstawowych powikłań cukrzycy jest choroba niedokrwienna, która dotyka najbardziej oddalonych fragmentów naszego ciała, stąd tak zwana stopa cukrzycowa. Po prostu układ krążenia przestaje działać w stopach. I tak naprawdę organizm jest tak mądry, że on chroni korpus, tak? Czyli jest niewydolny, nie daje rady pompować już tej krwi, no i odcina te... Organizm wybiera to mniejsze zło, tak. Czyli jak gdyby postanawia odrzucić tą nogę, której już tak nie jest w stanie ukrwić, no i chroni to, co gwarantuje mu przynajmniej jakiś okres czasu, ale jeszcze życie. Często ludzie myślą, że problem cukrzycy to jest problem tej nogi. No i to jest wielki błąd. Właśnie. To jest choroba metaboliczna, czyli choruje cały organizm, choruje cały układ krążenia. I pijawki lekarskie w zakresie cukrzycy są jednym z podstawowych narzędzi terapeutycznych, ponieważ pozwalają na poprawienie ukrwienia tej stopy cukrzycowej, czyli pijawka powoduje rozszerzenie światła naczynia krwionośnego, które w chorobie cukrzycowej zamyka się i po prostu krew nie dociera do najdalej oddalonych tam palców w stopie czy do pięty. Pijawka rozszerzy naczynie, dzięki temu następuje flow, przepływ krwi. To jest niesamowite już poprawienie sytuacji. No ale stopa cukrzycowa to nie tylko pijawki. W przypadku stopy cukrzycowej robimy cały kompleks działań. Oczywiście zaczynamy od badania diagnostycznego, ale bardzo często w terapii stopy cukrzycowej używamy także larwoterapii, czyli terapii, która ma zadanie oczyścić już istniejącą martwicę, ozonoterapii, która dezynfekuje i oczyszcza no, na przykład tą tkankę zainfekowaną. Komora. Komora hiperbaryczna mająca na celu poprawienie natlenowania tkanek, no i oczywiście też wytworzenie komórek macierzystych do regeneracji. Światłoterapia, dobrze dobrana suplementacja i naprawdę można znakomicie poprawić takie już dość zaawansowane zmiany cukrzycowe w organizmie. Tak. Następna terapia? No to może wybierzmy, mamy hydro, pijawki, larwoterapię. Możemy powiedzieć o akupunkturze. Na przykład. Tak. Zajmujemy się też medycyną chińską, te zabiegi ja wykonuję. Jest to też fenomenalna dziedzina wiedzy i terapii. Jak pewnie wiecie, polega ona na wkuwaniu igieł, specjalistycznych igieł do akupunktury. Bardzo często akupunkturę kojarzy się z działaniem przeciwbólowym. Boli głowa to akupunktura, boli łokieć tenisisty to akupunktura i to się wszystko zgadza. Ale tak naprawdę akupunktura ma strasznie szerokie spektrum oddziaływania i tak naprawdę według medycyny chińskiej reguluje przepływ energii w naszych meridianach. A ta energia to życie, zdrowie,
praca różnych organów i tak naprawdę możemy oddziaływać akupunkturą na bardzo szeroki zakres dolegliwości i chorób. Te zabiegi są generalnie bardzo przyjemne i relaksujące. Pomimo tego, że wbijamy igłę, jest ona na tyle cieniutka, że bardzo często doznanie wbicia igły jest wręcz symboliczne. Jest to czasami w ogóle niewyczuwalne, albo jest to delikatne uszczypnięcie, jakie czujemy na danej powierzchni skóry. Zabieg jest mocno relaksujący, przebiega w ciszy albo w nastrojowej muzyce. Towarzyszy mu często moksoterapia, czyli podgrzewanie też wkutych punktów świecą piołunową, czyli to jest oddziaływanie ciepłem. Często zabieg kończy jakąś misą tybetańską, troszkę wibracji, na przykład w miejscu chorobowym. Więc są to zabiegi także bardzo, bardzo interesujące, które używamy w codziennych terapiach. Ale jeszcze opowiedzmy o tym oczyszczeniu wątroby. I też opowiedzmy o tym naszym nowym doświadczeniu z tym, że trafiła do nas lekarka, która sobie tą wątrobę oczyściła i uniknęła zabiegu. Bo nigdy tego oczyszczenia wątroby nie wiązaliśmy z tym, że ona ma taki aspekt pod względem tego, że tak niesamowicie oczyszcza pęcherzyk żółciowy, kiedy jest stan zapalny. I wystarczy jedno oczyszczenie wątroby, które eliminuje zabieg do usunięcia pęcherzyka żółciowego. Tak, to też jest bardzo ważne. Więc tak naprawdę jeśli do nas trafisz, to my przygotujemy twoje jelita, powiemy ci na jaką dietę przejść, żeby tą wątrobę oczyścić. Tak, i oprócz... Ale a propos, mamy nawet takich dwóch pacjentów, takich można powiedzieć niedowiarków, którzy do nas trafili. Tak. Jednak pani, która miała dość mocno ten pęcherzyk już zainfekowany. Ataki praktycznie tak. Codzienne pęcherzyka żółciowego, że no, lekarze mówili kategorycznie natychmiast operacja, bo to się źle skończy. No ona jednak broniła się przed tym zabiegiem i u nas wielokrotnie tą wątrobę oczyściła. 4 razy. Tak. Ze skutkiem takim trafiła już potem znowu do lekarza na USG i tam nic nie ma do usuwania w tym momencie. No i też jeden pan, który dość mocno był związany z medycyną akademicką i przyszedł do nas tylko po to, bo ta lekarka mu rekomendowała, tak. Więc tak naprawdę z taką, no można powiedzieć, niedowierzaniem i oczyścił raz wątrobę. I tak naprawdę efekty były dla niego niesamowite. I teraz już planuje kolejny raz oczyszczać wątrobę, bo widzi, że to działa. To działa. Tak. W ogóle mówiąc o wątrobie, trzeba mieć na uwadze, że to jest newralgiczny organ naszego ciała. Wątroba tak naprawdę ma 500 funkcji w naszym ustroju. Generalnie można powiedzieć, że to jest wielki filtr naszej krwi, dlatego jest przecież tak bardzo istotny. Usuwa wszystkie toksyny z naszego organizmu, które spożywamy w jedzeniu, od alkoholu po chemiczne związki. Jest też doskonałym magazynem różnych substancji, między innymi energii, tam jest glikogen, też są związki mineralne i pewne witaminy. Ale może o tym pęcherzyku, bo tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, bo uważają, że ten pęcherzyk żółciowy jest im do niczego niepotrzebny. No to jest wszystko, co jest w organizmie, jest potrzebne. Nawet wyrostek robaczkowy, dla którego w ogóle nie było przedtem, nikt nie wiedział, po co on w ogóle jest. Tak, tak. Dzisiaj wiemy z badań medycznych, że w wyrostku robaczkowym są zgromadzone pewne dość unikalne, niszowe, niewielkie bakterie, których organizm używa w bardzo newralgicznych sytuacjach, na przykład zatrucia pokarmowego, to wtedy te bakterie ratują nasze jelita przed na przykład jakimś stanem zapalnym totalnym. I okazuje się, że ten wiszący woreczek wcale nie jest pozostałością ewolucyjną, względną organizmowi, ale tam też się coś specjalnego chowa do naszego zdrowia. No i właśnie ten pęcherzyk żółciowy. Wiele osób mówi, wytnę go, bo mi jest niepotrzebne. Jest bardzo potrzebne, bo przede wszystkim pęcherzyk żółciowy to taka dystrybucja żółci do dwunastnicy. Jeżeli zjadamy pokarmy, na przykład tłuste, które muszą być zemulgowane z żółcią w dwunastnicy, no to ten pęcherzyk żółciowy pełni funkcję takiego dystrybutora i reguluje odpowiednią ilość, stężenie tej substancji do tej dwunastnicy. Jeżeli nie mamy tego pęcherzyka, bo został usunięty, no to wtedy już nie ma tej dystrybucji prawidłowej. I następuje taka stała, systematyczna podaż żółci, która kapie sobie z tej wątroby. Ale nie ma tu już regulacji, dlatego wtedy gorzej trawimy. Tak. Zdecydowanie źle funkcjonuje nasz układ pokarmowy, mamy często wzdęcia, no bo nie ma tego odpowiedniej proporcji. Możemy to przyrównać do samochodu, że jeździsz bez oleju.
No, jeździsz bez oleju i ciągle ten silnik jest wyrężony. No tak, brakuje, jeżeli nie? Ktoś myśli sobie, mam problemy z pęcherzykiem tak. żółciowym. Jeśli masz ten problem z pęcherzykiem żółciowym, to zapraszam cię do nas. Pomyśl o oczyszczeniu kontrowy, bo to naprawdę ratuje tak. wiele osób przed skalpelem i ta procedura jest naprawdę łatwa. Ona wymaga tylko trochę pracy, wyczyszczenia jelita, potem przeprowadzenia 7-dniowego procesu terapii w domu, pijąc proste soki, jabłko uraczane, sól gorzką i tak dalej, ale wątroba wszystko wyrzuci, rozmiękczy, rozszerzy drogi żółciowe i te kamienie, które się znajdują w środku, są w stanie się wydobyć na zewnątrz. To tak, mówi, ale mam duży kamień, bo WSG wyszło 3 cm, przecież kanał żółciowy tego nie przepuści. Zgadza się, ale ten kamień, zanim będzie wypychany, on na początku się rozkruszy. Zmniejszy się. A jeżeli nie wyleci za pierwszym razem, to będziemy procedurę powtarzać aż do skutku. I w efekcie nawet wapniowe kamienie ulegają rozpadowi i wyrzuceniu. Więc nie ma się co bać i nie zdarza się przy dobrym przygotowaniu, żeby na przykład kamień zatkał kanał żółciowy i doszło tam czy do jakiejś awarii. Musisz trafić do fachowców, do osób, które się tym po prostu zajmują. My zajmujemy się oczyszczaniem wątroby już od wielu, wielu lat. Więc jak trafisz do nas, to na pewno poprowadzimy to wszystko. Oczyszczenie jelit i wątroby to tak naprawdę połowa sukcesu tak. w wielu chorobach naszego organizmu. Układu krążenia, chorób metabolicznych, chorób przewlekłych, naprawdę to jest newralgiczny obszar i naszego często ciała. Jest tak, że przychodzą pacjenci, a ile to będzie kosztować? A ja do nich mówię tak, to jest najlepsza inwestycja, jaką robisz. Inwestujesz w swoje ciało. No tak, tak. Czasami tak dywagujemy, tak. jeżeli coś kosztuje powiedzmy parę tysięcy złotych, no to już nie jest tanio, no czy warto, czy nie warto. No ale na przykład czasami kupując dziewczyny jakieś fajne torebki, spokojnie wydają tysiąc złotych, tak? Na to. Tak. I to jest ten element porównania. Czy warto? Na pewno warto zainwestować w swoje zdrowie, nie ma lepszej inwestycji. Tak, więc tak naprawdę możliwość wykonywania tutaj zabiegów jest ogromna. Jesteśmy taką kliniką, która jest głównie nastawiona na to, żeby ten pacjent miał zapewnione u nas wszystko. I moim marzeniem było to, że chciałam tą medycynę naturalną wynieść troszeczkę na inny poziom. Na poziom takiego luksusu. Chciałam, żebyś ty wchodząc do naszej kliniki poczuł, że jesteś tutaj bezpieczny, że tutaj jest sterylnie czysto i są osoby, które się na tym znają. Na tym bardzo mi zależało. Staramy się po prostu, żeby nasi pacjenci byli zaopiekowani. Ja się interesuję, co się dzieje. Tak naprawdę wiele osób się zwierza, mówi o problemach, o tym, jak to wszystko na nich wpływa. Więc my jesteśmy, można powiedzieć, tak dla duszy i dla ciała. Tak. No, ten aspekt duszy, ciała niefizycznego też jest bardzo istotny w terapii, więc zawsze na niego koniecznie zwracamy uwagę i tutaj bardzo wiele tych elementów jest jednocześnie prowadzone. Tak naprawdę mamy różnego rodzaju masaże, mamy endermologię, mamy ondę, mamy szwarca, falę uderzeniową, radiofale, wodne łóżko, komorę hyperbaryczną, krioterapię, kąchowanie uszu. Więc nie wiem, czy ja o czymś jeszcze zapomniałam. No, różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, ale bardziej połączone z kosmetykami naturalnymi, tak. Kobido. Więc można powiedzieć, że tych usług mamy dużo, ale no, to wszystko jest dopasowane do twojego programu. To nie jest tak, że ty do nas przychodzisz i dostajesz wszystko tak, na raz. Często ktoś dzwoni, czy państwo leczycie taką chorobę, tak? Podając konkretną nazwę. Nie ma takiego podziału. Przychodzi człowiek, który ma w organizmie pewne zaburzenie i podejmujemy działania w każdym przypadku. To jest regulacja. Filozofia naszej terapii to jest wyregulowanie organizmu do takiego poziomu, aby on sam zaczął się naprawiać, regenerować i to naprawdę w wielu przypadkach można doskonale wykonać naturalnymi, bardzo często prostymi po prostu metodami, które są niezwykle skuteczne. No i to tak naprawdę jest też to, że my mamy wiele lat doświadczeń. Medycyny naturalnej nikt nie uczy. Ludzie się uczą poprzez doświadczenie, tak? Poprzez pracę. I nasza wiedza jest ogromna. I nawet myślimy o tym, żeby napisać książkę o jelitach, o hydrokolonoterapii, że nie wychodzi nam, bo nie mamy na to czasu. Ale też różnego rodzaju zabiegi łączymy, zwracamy na to uwagę, czy to działa, czy to nie działa. Widzimy, jak działają zioła na pewne choroby. Czyli tak naprawdę mamy to doświadczenie, które jest istotne w ogóle w
w takiej działalności. I jeszcze jedno, od 2 lat działamy w, jak gdyby jeszcze w branży przeszczepu flory bakteryjnej. No to dotyczy jakby tak. Kontynuacja tematu. Tak, to też jest rzecz, która nam bardzo, bardzo pomaga. Więc myślę, że jak będziecie chcieli się jeszcze więcej rzeczy dowiedzieć, to zapraszamy Was na kolejny odcinek. Porozmawiamy sobie, możecie napisać w komentarzach, o czym byście chcieli porozmawiać. Tak, w ogóle planujemy z Holistyczna TV nakręcić kolejne odcinki już o specjalistycznych terapiach, czyli konkretnie odcinek o terapii pijawkowej, konkretny odcinek o pijawkach lekarskich, czy też o hydrokolonoterapii. Czy nawet o oczyszczaniu wątroby, bo my nie tylko oczyszczamy wątrobę, oczyszczamy... Możecie śmiało sugerować, jakie tematy Was interesują i możemy omówić nawet konkretną chorobę, na przykład jak ona przebiega w terapii. Tarczyca, tak? Tarczycy jest dzisiaj tak powszechny, mnóstwo głównie dziewczyn choruje na te tarczyce. Jest to temat... Endometrioza. Kolejny temat. Tak. I na przykład o to jako ciekawostka od razu powiem. Praca tarczycy bardzo w dużym stopniu zależy nie tylko od gruczołu tarczycowego, ale także od sterowania z poziomu mózgu, zasadniczo z przysadki. Ale mało kto wie, niestety u endokrynologów takiej wiedzy pacjenci nie uzyskują, że konwersja hormonów tarczycowych jest jelita. W jelicie cienkim. Dlatego dla zdrowia tarczycy bardzo ważne są znowu jelita. Prawda? Dlatego lecząc tarczycę trzeba pomyśleć o wszystkich tych aspektach działania tych wskaźników tarczycowych i bardzo często wyczyszczenie jelit, zrównoważenie mikrobiomu powoduje poprawienie parametrów tarczycowych. Widzicie Państwo, że możemy rozmawiać o tych tematach godzinami, więc serdecznie Was zapraszamy do naszego Centrum Medycyny Naturalnej Berta Rogus, która się znajduje w Przeźmierowie na ulicy Rynkowej 140. Numer telefonu 601-091-910. Jeśli tylko chcesz, zadzwoń do nas, czekamy na Ciebie. Warto też zajrzeć na naszą stronę internetową, tam znajdziecie opisy różnych terapii, różnych zabiegów. Zawsze można tam ciekawe rzeczy także wyczytać. No to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku.